Jesteśmy w tej żebracznicy, proszę Państwa, że przy tych kościołach, bo to też linia Misia, tutaj w tej szatni, proszę Państwa, ten szatniarz to taki dziad, że jak ktoś wejdzie do szatni, to on chrumce, no bo on jest niezadowolony, że będzie miał jakąś pracę do wykonania, że będzie musiał kurtkę powiesić, no i nawet plecak trzeba było też w szatni zostawiać, ale jakoś na szczęście zabieramy ten plecak ze sobą, no bo jak mamy telefony i podręczne, takie różne rzeczy, co nam potrzebne są, jak pracujemy przy komputerze, bo to zwykle do komputera, do gazet ludzie idą. Także proszę Państwa, linia Mysia, jakaś kobieta, Zeus nad ołtarzem z kobietą, czy wiesz kto to, co to, kto to? I ten kościół bardzo stary tam, gdyśmy byli z tamtej strony, pokazywałyśmy, proszę Państwa, jak czołg wjechał do kościoła. No, linia Mysia. Wszystko jest, Państwo, zobaczcie. Wszystko w napisach, gdy nadaje nasze radio. Talk FM Eurokoncito. Barbie Baby w radio obrotowym. Tu znowu kościół. Kościół na kościele. Oczywiście cerkwi ani jednej, tylko dyszą. Dziadygi, dyszą. Oczywiście nie w celu i nie po to, żeby sięgnąć po Biblię, żeby w ogóle sobie ją kupić. Proszę Państwa, od 100 lat, 1000 lat, to wszystko są stare dzieje, bo to nie jest Ameryka. W Ameryce, wiecie Państwo, Ameryka nie ma 300 lat, a tam Biblia, a tam czytają Biblię, tam studiują. Przecież tam powstali zielonoświątkowcy i wszyscy inni nawiedzeni, którzy no czasem, jasne, że przejaskrawiają, proszę Państwa, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, bo padają, modlą się, tak się modlą jak aktorzy, padają na ziemię, padają na podłogę. No ale proszę Państwa, jakieś to jest coś, bo tutaj to tylko wyją dziadygi, no to do czego to podobne? Wyć? No to Biblia mówi, co mi po mnóstwie waszych ofiar, a gdy przychodzicie do mnie, składacie dary, a któż tego wymagał od was i żądał? Czy jaskinią zbójców stał się w oczach moich ten dom? Dzisiaj mówimy o faryzeuszach z pierwszego wieku i tutaj mówimy o faryzeuszach i saduceuszach wieku XXI już. Zapraszam.